I najnowszy tramwaj z Jeny GT6 NZR już na Teofilowie, osiedlu Teofilowie Wielkopolska, a konkretnie na Żabieńcu. Jak widać, kursuje już w normalnej pracy liniowej. Kilka kursów ma już za sobą. Dziś jest jego premiera. O, nie sprawdziły się jakieś obawy. Jak widać, jest tramwaj w dobrym stanie. Ja już powiem i odpowiem tym wszystkim, którzy takie bzdury wypisują, że to jakiś złom czy coś takiego, to widać wyraźnie, że tramwaj jest naprawdę dobry, nie rozlatujący się, także o, możemy go jeszcze raz zobaczyć w świetle dziennym. To jest tramwaj, co trzeba jasno podkreślić, niskopodłogowy, widać wejście jest niskie, środek też jest zadbany. Widać wyraźnie, więc nie ma obaw, że to będzie coś, co jest jakieś niewygodne, niebezpieczne. Oto mamy właśnie wnętrze. I tu mamy porównanie, o co chodzi w tym całym zakupie. Żeby wejść do tego konstala, trzeba pokonać 2 stopnie. No i właśnie te stopnie są dla bardzo wielu ludzi z trudnościami, z poruszaniem niedogodne. Dlatego kupujemy nawet używane tramwaje, byle byłyby niskopodłogowe. Tu jeszcze można zobaczyć, że jest właśnie dwukierunkowy. Widać te drzwi z drugiej strony. Właśnie w plenerze z Żabieńca. I teraz widzimy odjazd z pętli na Żabieńcu. GT6 NZR. Najnowszy tramwaj, najnowszy nowitek łódzkiego MPK.